Witajcie, dzisiaj będzie akwarystyka morska. Będę wybierał mały odpieniacz do swojego Mitoya Capex 120 akwarium morskiego. I mam tu dwa właśnie takie małe odpieniacze, które wyglądają jak zmniejszone, te takie wielkie, jak w dużych akwariach morskich. To jest po prostu zminiaturyzowane wersje. I mam dwa smaki, słuchajcie. Pierwszy to niemiecki Dupla Marine o nazwie Cube Skimmer 120. Mamy zdjęcie poglądowe, no taki zmniejszony skimmer. I drugi, chiński brat o nazwie Mini Skimmer SQ90. Zrobimy sobie unboxing. No co na pudełku chińskim, to za wiele nie ma tu do opowiadania. Tu jest więcej, zobaczymy co w pudełku, zobaczę czym te skimmery się różnią. Ja je w ogóle potestuję, tak? Zobaczymy jaką pianę robi jeden i drugi. Czy są ciche, czy głośne. Czy odpieniają, czy nie odpieniają, jaka jest z tego piana mokra, sucha. Także jakby ktoś chciał sobie kupić mały odpieniacz do małego akwarium, to dzisiaj będzie film dla niego. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. I co my tu dzisiaj mamy? Pudełeczko bardzo budżetowe. Zobaczcie, jak wychodziłem z paczkomatu, to siedziałem, taki jestem niewyspany. A słuchajcie, co w środku? Odpieniacz biały, który wygląda jak takie prawdziwe, duże odpieniacze. Patrzcie. Takie cudo, nawet ma kolory Reefa. Product Instruction, tak to wygląda, pompa na dole. Produkuje bąbelki powietrza. Bąbelki powietrza, do tych bąbelek powietrza przyklejają się różne białka i różne cuda. I to tu wychodzi syf do kubka. Mamy, widzę, zawieszkę na tylną szybę. Wejdzie mi do panelu, czy jak to się odmienia, co tu jest. Super Turbo Instrukcja Obsługi. I widzę, my mamy 90, czyli to jest model od 90 do 130 litrów. Super 8 W. 220 litrów na godzinę powietrza. Cylinder 75 mm. Zakres pracy, tu. I taka mała instrukcja. I zobaczcie, co jest w środeczku. Kubek nasywki. Fajny. Zobaczcie, tutaj możemy sobie na stałe podłączyć, że jakieś akwarium, jak wyjeżdżamy na tydzień, żeby ten syfek wychodził cały czas, a nie się zbierał w kubku, bo kubka nie opróżnimy, jak nikogo nie ma w domu. No i już nie można tej gumki włożyć. Jest taka turbo. Mamy uszczelkę. Tu będzie wychodzić piana. Ustawimy sobie pianę na taką suchą, czyli będzie naprawdę brud wychodził. Różne są teorie, jedni robią mokrą pianę, tylko wtedy tej wody, wiecie, więcej idzie i trzeba ten kubek częściej wymieniać. Dobra, co mamy dalej, słuchajcie. Tu mamy co? Jest jaka ciężka pompa. Serio. Naprawdę ta pompa to jest jakiś potwór. Ile to waży? I patrzcie, tam pisało 8 watów, a to jest 15. I to jest pompa 1100 litrów na godzinę. A w instrukcji może się pomylili i dali coś mocniejszego. Ciekawe. Inna ta pompa jest tu, nie? Coś się zmieniło. A co w pompie? To jest normalnie pompa obiegowa, ale ona się do jako pompa obiegowa nie nadaje. Bo zobaczcie, jakie ona ma igły do produkcji powietrza. I zobaczcie, trzpień jest nie stalowy, tylko ceramiczny. Trochę chodzi, mam nadzieję, że będzie cicha. Mocno siedzi, więc magnes nie ma jak wyciągnąć. Ale szpilki są konkretne. I fajnie, że słuchajcie, trzpień jest ceramiczny, nie będzie korodował. Bo to w morskim to nie to samo, co w słodkim. Na przyssawki. Ok. To mamy do powietrza. To się zakłada. Słuchajcie, ja to powyciągam może. Będę miał więcej miejsca. Jakoś to inaczej wygląda niż na zdjęciu. Jak ja mam sobie to zamontować? Szczerze nie wiem. To jest dławik do powietrza. To są jakieś śrubeczki. To cudo. O, idealnie, bo on musi łapać, słuchajcie,
ta pompa musi łapać powietrze z wodą, no żeby produkować pianę. Aha, i to się fajnie nakręca. Słuchajcie, nie wiem, jak mam sobie to do panelu włożyć. A to muszę sobie nakręcić na dół. I to jest ciekawe. No, pokażę wam. Kurde, powiem wam, taki spory, że nawet do sumpa by weszło. Okej, okay, no dobra. Tak my to sobie zrobimy. Nic mi tu nie gra z tej instrukcji, słuchajcie. To jest dławik na powietrze. A nie widzicie, sorry. Dławik na powietrze. Okej. Okay. Takie coś. No i co? I wygląda na to, jakbym mógł normalnie stać. Jak ja mam sobie go przymontować? Zobaczcie, tu w instrukcji jest jak W. Zawieszka na szybę. A ja go chyba po prostu włożę do komory tam. Do komory, do panelu, bo to, no co, no jak ja mam to założyć, nie wiem. Czego mam jakoś powiesić? Coś wykombinuję, słuchajcie. Ale na ewidentnie, jakbyście mieli małego sumpa, to się da to zainstalować. Ale to jest takie duże, że ja go po prostu włożę do tej komory. W panelu. Bez tego. O, fajnie, bo jest długi przewód, super. No to konkret, nie? Ale zupełnie coś innego niż tu. I model też mi się SQ90 nie zgadza. Moc pompy. SQ90, no pompa 8 W. Ale jest 1100. Jakąś inną może dali. Wydajniejszą, ale pompa jest naprawdę turbo spoko wygląda. Dobra, ja to niosę do panelu. No i znalazł się uchwyt. Był w pudełku. Zenuś nie znalazł. No ale dobra. Lecimy go instalować. Pienidło to ledwo co się zmieściło do tego panelu. Mogę sobie jeszcze regulować nawet, tak jak chcę. Spoko. Ale dam go na razie tak wysoko, żeby zobaczyć, czy jest ok. Dobra, świnka jest. Mówiłem, że długa, taka długa nie jest. I chyba jest za krótka i mi chyba nie sięgnie do mojej listwy. No dobra, coś tu się porobi. Listwa w powietrzu, no nie bardzo. No, jeszcze trochę. Chodź tu. Muszę jakiś przedłużacz sobie to skombinować jeszcze jeden. Serio, nie mogę sięgnąć. Poszedł. Pieni. Pieni. Nie widzicie? Ja go sobie zaraz tutaj wyreguluję. Niech on sobie trochę pochodzi. Spokojnie, wygląda to profesjonalnie z takim odpieniakiem. No i nasza Dupla Marine Cube Skimmer 120. Tu nic po polsku. Słona woda dla koralowców do 120 litrów. I zdjęcie urządzenia. Taka miniaturka dużego skimmera. Widzę pompa na dole, zawieszka. Regulacja tutaj, dławik powietrza, kubek. O, i tutaj montaż. Możemy go powiesić właśnie na tylnej szybie akwarium, możemy w sobie na przedniej, to nic nie stoi na przeszkodzie. Tutaj wymiar urządzenia 30 cm na 7,5 i tutaj on jest dedykowany do tego zestawu, który był poprzednio na kanale. IPX8, 3,5 W.
i coś tam. Niemcy, bo czwóreczka, tak? Tak jest, czwóreczka. Deutsche Aquaristik GmbH und TU KG. I słuchajcie, ja zrobię powtórny unboxing, bo mi się nie nagrało i on już jest przetestowany. Ja już wiem, jak on działa i będzie trochę brudny. Co dostałem w środku? Instrukcję ładną z obrazkami, jak tutaj zdjąć pompę, jak tutaj zamontować. Wypis elementów w różnych językach, tak? To się powtarza dokładnie, ale jest instrukcja. To jest ze środka. Zasilacz. Kubek. Kubek brudny. Czym się różni od tego chińskiego brata? Zobaczcie, że jest po prostu sporo mniejszy. Będzie go trzeba częściej wymieniać. Tu jest jakiś otwór, a tu mamy fajny plus, że możemy te nieczystości od razu wężykiem do większego naczynia, jak nas nie ma, spuszczać. A tutaj no niestety musimy tego pilnować. No piana nam tu górą może wyjść. Ciekawe, czy jakbym tu założył jakąś rurkę, czy by coś to dało? Może. Obydwie na uszczelkach, no ale widzicie, spora różnica. W ogóle urządzenie jest sporo mniejsze. Zobaczcie, jakie maciubstwo. Uchwyt. To jest nakładka na pompę. A to jest coś takiego. O. Tym o-ringiem regulujemy wysokość. Patrzcie. Nie, odwrotnie, dobra. I żeby nam się nie zsuwał, możemy dać sobie o-ring. Okej. To jest nasza pompa, maluteńka. To jest wirnik maluteńki i niestety czpień jest stalowy. Może korodować i oddawać coś do wody. No w ogóle zobaczcie. Podobne, nie? Bardzo podobne, ale no nie ma co porównywać, nie? 15 W kontra 3,5. Także to jest budżetowe rozwiązanie. Ja już wiem, jak pienie, ale zaraz wam pokażę. I teraz jak to się montuje. Tu jest taki dziubuś. Kwik. I tu jest w ogóle, słuchajcie, zasys wody, więc może ja to sobie zrobię tak, o, to sobie puszczę tu, a tu jest przewodzik zasilania, o, pico bello. Dobra, to do prądu, tu mamy nakładki i to jest takie maleństwo. Czemu mówię maleństwo? Bo patrzcie, w porównaniu do chińskiego brata, niemiecki brat jest mniejszy od chińskiego. Tu mamy, słuchajcie, regulację wysokości wody, to jest fajna opcja. No i ogólnie ogromny kubek, nie? Jednak to urządzenie jest bardziej kompaktowe. No to idziemy to zamontować. Już działa. Można sobie fajnie regulować wysokość. I ta piana, zobaczcie, naprawdę jest dużo bardziej sucha. Jakbym go schował głębiej, no to by się przelewało. Ja tak sobie to zostawiłem, ale bardzo, bardzo fajnie, zobaczcie, pieni. Jest ok.
Niestety słychać tą pompę. Słychać, jak ona mieli tamtą wodę i robi to powietrze niestety. Więc nie jest to urządzenie bezstrzelesne. Ten gibon mi tu lata. Muszę go jakoś, nie wiem, przytrytkować do tego chyba. Ale daje w tą stronę, jak był wygięty w drugą, to przed chwilą mi ta... Ten dławik spadł za szafkę, patrzcie. O wiele głośniej. Jednak to nam coś daje. Fajna, sucha, brudna piana. Nagramy to jeszcze za jakieś kilka godzin. Pokażę wam, co to za syfidła tutaj z tego wyszło. Go jednak troszeczkę wyżej. Wiecie, co to się tak buja? Bo to zależnie, jak jest ten o-ring zrobiony, to jest krzywa albo prosta, ale dałem go jednak trochę wyżej, żeby ta piana była turbo sucha i nie musiał tu co chwilę zaglądać. Dobra, wrócimy tu za 4 godziny. Proszę bardzo, już się zapaliło niebieskie światło, ale pianę widać. Cacy. Przesuwanie ręką. No dobra. No to pora na podsumowanie. Chiński brat o wiele większy od niemieckiego. Pompa, no tu 3,5, tu 15 W. Obydwie niestety głośne, chociaż ta jest cisza, ale głośny jest zasys powietrza i tu bym musiał, nie wiem, to może jakoś wężykiem z balkonu ciągnąć powietrze, byłoby ciszej. To strasznie hałasuje, no niestety. Pianę robią obydwa. Ten robi bardziej sucho, mi się wydaje, od tej. Ta jest bardziej mokra piana. Tylko tu jest plus taki, że jednak rzadziej się opróżnia kubek. Tutaj częściej. Niestety obydwa głośnawe. Obydwa działają, obydwa pienią. Tu mi się ta piana bardziej po prostu podoba. Jest taka sucha, naprawdę. Można to ustawić na suchą pianę i jednak bardzo rzadko to opróżniać. Ale tu spokojnie dwa dni odpalamy i zapominamy. Tutaj trzeba raz dziennie podejść, zobaczyć, czy czasem to jest bardzo lekkie, czy ta piana nie wypycha tej pokrywki. A to, który wy wolicie, no to oczywiście pozostawiam wam do wyboru. To są moje spostrzeżenia. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu.